przypadku twojego roku to ty zapewniałaś to życie artystyczne, przepraszam, pozaartystyczne. To prawda. Ja na studiach miałam wolną chatę na Placu Matejki w samym centrum, więc był również u mnie grafik, par, które chciały korzystać z alkowy. Czekaj, to już mi brzmi tak, wiesz. Zdziwiłabyś się, jakie nazwiska tam były. Był grafik, kto kiedy zajmuje mieszkanie. Słuchaj, nie, ale wystarczy, że na przykład czasami kogoś spotykam i wiedzą, mam na nie takie haki, że...